Cześć, witam Was serdecznie. Na wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że mogę wystąpić przed Wami i podzielić się odrobiną swojej wiedzy i doświadczenia, które zdobywam praktycznie codziennie. Ja nazywam się Mirek Jurczak i w skrócie powiem o sobie, że jestem osobą, która ma obsesję na punkcie ruchu. Uwielbiam ruch, uwielbiam patrzeć, jak ludzie się ruszają, uwielbiam pomagać im tym, by ruszali się jeszcze lepiej. Tym samym też pracuję cały czas nad sobą i nad tym, żeby zgłębiać ten ruch i móc później dawać coraz większą wartość innym, na przykład Wam. O czym dzisiaj będę mówił? Przede wszystkim powiem Wam o fundamentach. Fundamentach ruchu, które każdy z nas powinien znać już od dawien dawna. Jednak nasz system edukacji jest tak skonstruowany, że zostało to całkowicie pominięte. I pracując z różnymi osobami, sportowcami, zwykłymi ludźmi, zauważyłem, że ta świadomość, jeśli chodzi o te podstawy, jest praktycznie na zerowym poziomie. I wydaje mi się, że w każdej dziedzinie, w którą wejdziemy głębiej i zauważymy, jak ludzie posługują się w danej dziedzinie, poruszają się w danej dziedzinie, to stwierdzimy, że zawsze praktycznie brakuje tych podstaw, silnych, solidnych podstaw. Dzisiaj powiem Wam bardzo ogólnie, bo ten temat jest dosyć szeroki. Zazwyczaj, gdy prowadzę różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, to zajmuje mi to od godziny do półtorej, a nawet i dłużej, by wyjaśnić ten temat, by rozwinąć go. Powiem dzisiaj o naturalnych pozycjach i o naszych naturalnych umiejętnościach, które sprawiają, że stajemy się sprawni, jesteśmy sprawni, silni i zdrowi. No i wydaje mi się, że nie ma tutaj osoby, która nie chciałaby czuć się sprawna, silna, zdrowa do końca swoich dni. No i sprzedam Wam dzisiaj całkowicie za darmo informacje i wiedzę, w jaki sposób i co mamy robić. No więc dobrze, zaczynamy. Naturalne pozycje. Przedstawię Wam dwie naturalne pozycje, w których powinniśmy przebywać codziennie. Jedną z nich jest głęboki przysiad. Przysiad na całych stopach. Jest to pozycja, w której powinniśmy czuć relaks i odpoczynek. I sami przekonacie się, czy rzeczywiście ten relaks i ten odpoczynek będzie, czy na początku może będzie więcej bólu i dyskomfortu. I nie zrażaj się tym, że na początku może Ci nie wychodzić, że może być ciężko, bo po prostu, jeżeli tak będzie, to masz informację, że straciłaś tą pozycję, czyli pozycję przysiadu. Dlaczego? No, żyjemy w erze krzesła i dzisiaj siedzimy, gdy jemy. Siedzimy w samochodzie, siedzimy w pracy, siedzimy przed telewizorem. O, przed telewizorem nie oglądamy, więc nie siedzimy, ale cały czas praktycznie w ciągu dnia jesteśmy w pozycji siedzącej. I to sprawia, że osłabiamy nasz brzuch, osłabiamy nasz odcinek lędźwiowy i wiele elementów z tym związanych, o których za chwilę też powiem. Ale zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy sobie pytanie, dlaczego pozycja przysiadu jest pozycją naturalną? I wyjaśnienie jest bardzo proste, gdyż w procesie naszej ewolucji, rozwoju, gdy rodzimy się, na początku tylko obracamy się z plecków na brzuch, potem zaczynamy coś tam raczkować, aż w pewnym momencie przychodzi pozycja głębokiego przysiadu i ona sprawia, że nasze ciało zaczyna się pionizować, później wdrapujemy się po jakichś mebelkach i zaczynamy całkowicie być wyprostowanym, a potem zaczynamy powoli chodzić. I tak to wygląda. Nikt z nas nie został specjalnie poinstruowany i przygotowywany do tego, żeby znaleźć się w pozycji głębokiego przysiadu. To jest naszą naturą. Jeżeli nie bylibyśmy w tej pozycji, to mielibyśmy utrudniony sposób później na to, żeby zacząć się poruszać. Więc warto w tej pozycji być jak najczęściej. Stwórca dał nam już bardzo
we wczesnym wieku i powiedział, masz tą pozycję i rozwijaj ją. I już teraz jesteśmy na takim etapie, że nauka udowadnia nam to, że gdybyśmy byli w tej pozycji, przebywali w niej codziennie, odpoczywali w tej pozycji, to problemy związane z dolnym odcinkiem kręgosłupa całkowicie by nas nie dotyczyły. I ja dzisiaj obserwuję, gdzie dzieci, kilkuletnie, młodzież, nie mówiąc już o dorosłych, mają problem, by w takiej pozycji w ogóle się znaleźć. Dlaczego? No, era krzesła i spowodowała to, że zapomnieliśmy o tym, że jest nam to aż tak bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. A jest bardzo potrzebne. Dlaczego? W pozycji głębokiego przysiadu nasze wszystkie stawy zginają się w pełni. Stawy skokowe, stawy kolanowe, stawy biodrowe. Nasze wnętrzności układają się w odpowiedni sposób. Nasze jelita i wszystko, co tam się znajduje, nasz układ rozrodczy. I teraz ta wiedza, gdybyśmy mówili o tym małym dzieciom, gdybyśmy mówili to o tym młodzieży, że mają codziennie przebywać, że w takiej pozycji można czytać książkę, można się bawić, to problemy, które mają dzisiaj młodzież związane z kręgosłupem, nie miałyby miejsca. Dlatego, jeżeli dowiadujesz się o tym dzisiaj i twoją naturalną pozycją nie jest przysiad na dzień dzisiejszy, to zmień to. Zrób to, zrób tak, żeby ta pozycja była częścią ciebie każdego dnia. Przejdźmy teraz do praktyki. Teoria jest bardzo ważna, ale nic się za wiele nie wydarzy, jeżeli nie będzie praktyki. Dlatego przyjmij teraz pozycję głębokiego przysiadu. Jeżeli jesteś w stanie, to usiądź na całych stopach i sprawdź, jak komfortowo się czujesz. Czy w ogóle możemy mówić w tej pozycji o komforcie? Ja czuję się bardzo dobrze, czuję, że moje ciało odpoczywa, odpręża się, rozciąga. I zawsze, gdy siadam w tej pozycji, czuję naprawdę się fantastycznie. I liczę na to, że u Ciebie będzie podobnie. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale na pewno za jakiś czas. Dobrze, teraz jak powinniśmy przebywać w tej pozycji? Jak powinniśmy się ustawiać? Przede wszystkim zwróć uwagę na plecy. Linia prosta pleców, nie zaokrąglone plecy, tylko jak najbardziej wypchnięta klatka do przodu, łopatki ściągnięte, korpus naprężony. Łokcie wrzucamy do środka i nasze łokcie rozpychają kolana. Cały czas staramy się wypychać klatkę, prostować tułów. Mam nadzieję, że nadal jest komfortowo. Teraz troszkę porozciągamy nasz odcinek lędźwiowy. Zostaw jeden łokieć na wysokości kolana, a drugą rękę unieś do góry i wyciągnij ją jak najwyżej. Druga strona, wdech i skręcając, wydech. Schodzimy jeszcze niżej, oprzyj bark na wysokości kolana, ręka w górę. Wydech. Zmiana. I trzecia wersja. Chwytamy za kostkę. Łokieć jak najbliżej ziemi. Druga ręka w górę. Zmiana. Uwielbiam to zadanie. Zawsze czuję, jak mi ładnie rozciąga odcinek lędźwiowy. Gdy czuję spięte te miejsca, to właśnie przysiad, kilka ruchów i czuję, że moje ciało w tym odcinku dolnym rzeczywiście się porozciągało. Jak się czujesz? Czy te kilka minut w tej pozycji sprawiło Ci dyskomfort, czy może czujesz się swobodnie? I jeżeli jest swoboda, super, kontynuuj to. Natomiast jeżeli nie ma swobody, to ustal sobie przez następne 30 dni, że dzień w dzień będziesz przyjmować tą pozycję i dojdziesz do poziomu, w którym w ciągu doby znajdziesz się w tej pozycji przez 30 minut.
Nie musi to być jednorazowo. Możesz to sobie podzielić na mniejsze odcinki czasu, ale 30 minut, tak rekomenduje jeden z moich nauczycieli i do portal, że 30 minut w ciągu doby to jest coś, co powinniśmy włożyć do naszego życia. Ok, idziemy dalej. Kolejna pozycja. I kolejną naszą pozycją, bardzo naturalną, którą otrzymaliśmy już we wczesnym wieku, jest to pozycja, w której jesteśmy w stanie zawiesić się. Czy to będzie na drążku, czy to będzie na gałęzi, czy na drabinkach, czy na czymkolwiek innym, gdzie możemy swobodnie utrzymać swoje ciało tylko i wyłącznie na samych dłoniach. No i nasuwa się pytanie, dlaczego to jest pozycja naturalna? Przede wszystkim dlatego, że w tak wczesnym wieku, dosłownie kilka miesięcy mając dziecko, jesteśmy w stanie dać mu paluszki i podnieść go do góry. Gdy ma roczek, półtorej, jesteśmy w stanie dać mu jakiś kijeczek i on za ten kijek się złapie i będzie w stanie utrzymać swoje ciało tylko na dłoniach i to przez długi czas. Natomiast co się dzieje po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, gdy tego nie rozwijamy? Nie jesteśmy w stanie utrzymać swojego ciała nawet przez kilkanaście sekund. I wiem, o czym mówię, bo pracuję z ludźmi codziennie i widzę, jakie problemy są w momencie, gdy trzeba utrzymać swoje ciało tylko na samych dłoniach. Co nam to daje? Po co mamy to robić? Przecież żyjemy w czasach, w których nie musimy się wspinać. Nie musimy zdobywać pożywienia, nie musimy uciekać od zwierzyny, która chce nas zjeść. Więc po co mamy to rozwijać? Otóż silny uścisk, silna dłoń, silny chwyt powoduje, że ta siła przenosi się na całe moje ramię, na obręcz barkową i sama umiejętność utrzymania swojego ciała jest ważna w aspekcie rozwoju, w aspekcie utrzymania kondycji. Dzisiaj młodzież jest w stanie podnieść tak rękę. Nie jest w stanie wyprostować ramienia nad głową. To powoduje, że za chwilę zapada się nasza klatka piersiowa. Rozciągają się plecy. Oprócz tego, że dużo siedzimy, przyjmujemy tą pozycję i mając wiek 60-70 lat, widzimy już takich dziaduszków zgarbionych. Ale nawet nie musimy iść tak daleko. Dzisiaj widzę młodzież, która ma 15-16 lat i ich pozycja już jest taka. Ręce mogą podnieść tylko dotąd. Więc nie ma swobody, nie ma ruchomości, nie ma mobilności i między innymi przez to, że nie wykorzystujemy tego, co dostaliśmy bardzo, bardzo wcześnie. Jeżeli Stwórca daje nam coś takiego jak przysiad, daje nam coś takiego jak umiejętność trzymania swojego ciała już tak we wczesnym wieku, to znaczy, że jest to do czegoś nam potrzebne. I pomimo tego, że stworzyliśmy dzisiaj świat, w którym nie musimy siedzieć w przysiadzie, nie musimy wisieć, to tym bardziej tego potrzebujemy, bo już widzimy namacalnie, jakie choroby cywilizacyjne do nas przychodzą, że dzieci bez ruchu stają się starymi dziadkami w wieku 12-13 lat. Nie mówiąc już o problemach z kręgosłupem, gdzie ma je 99% ludzi. I to jest alternatywa. Zacznij siedzieć w przysiadzie, zacznij wisieć na drążku, a zobaczysz, jak twoje ciało zacznie na to reagować. Ważnym aspektem, jeśli chodzi o wiszenie na drążku, jest nasza grawitacja. Grawitacja codziennie sprawia, że jesteśmy dociskani. Inaczej nie bylibyśmy w stanie chodzić po ziemi. Ale to dociskanie sprawia, że spłaszcza się nasz kręgosłup i my wieczorem jesteśmy nieco niżsi niż wstajemy z rana. I teraz, w jaki sposób wykorzystać grawitację, by działała na naszą korzyść? Właśnie poprzez wiszenie na drążku. Podczas gdy wisimy, grawitacja sprawia, że nasze ciało się rozciąga. Nasz kręgosłup się rozciąga. Nasze przestrzenie między kręgami stają się większe. To sprawia, że kręgosłup jest bardziej ruchomy, staje się bardziej elastyczny, a tym samym
nie ma napięcia w nim. I ja, jeżeli czuję, że gdzieś w którymś odcinku mam spięty kręgosłup, to wykonuję jedną z tych dwóch rzeczy. Albo siadam w przysiadzie i się rozciągam, albo swobodnie wiszę na drążku i pozwalam sobie na chwilę rozluźnienia. Ważnym aspektem jest to, że nie możemy robić tego raz na jakiś czas. To ma być regularne. To tak jak mycie zębów. Czy wydarzy się coś, jeżeli umyjesz zęby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie? No oczywiście, że nie. I tutaj jest tak samo. Jeżeli zawiśniesz na drążku raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub dwa razy na tydzień, nic konkretnego się nie wydarzy. To jest tak jak mycie zębów do naszego kręgosłupa. Musisz to robić systematycznie, codziennie, kilka, nawet kilkanaście razy dziennie, żeby to miało pozytywny skutek. A wierzę w to, że jeżeli zrozumiesz tak naprawdę i rozumiesz, jakie zależności, jakie efekty daje to, to nie będziesz szukać wymówek, dlaczego masz tego nie zrobić, tylko będziesz szukać właśnie sposobów, w jaki sposób być w tej pozycji, znaleźć się w tej pozycji. Oczywiście za chwilę umysł nam podpowie, no ale ja nie mam drążka w domu, więc w jaki sposób mam się powiesić na tym drążku. Okej, no ale możesz idziesz parkiem, zobaczysz gałąź. Jest teraz mnóstwo takich parków sportowych, gdzie są różnego rodzaju drążki, można sobie wejść i powisieć przez 30 sekund. I od tego się zaczyna. Jeżeli jesteś świadomy, to będziesz siedzieć w przysiadzie, czekając na autobus, czytając książkę. Zawsze znajdzie się sposób. No i tutaj kolejny challenge dla Was. Mój nauczyciel Ido rekomenduje, by przebywać w pozycji przysiadu codziennie przez 7 minut. Niejednorazowo, rozbijając to na cały dzień. No i sprawdź, czy jesteś w stanie tak włożyć ten element do swojego życia, by przez 30 minut być w przysiadzie codziennie i przez 7 minut łącznego czasu powisieć na drążku. Ja gwarantuję Ci, że jeżeli zrobisz to przez kolejne 30 dni, to zobaczysz, jak Twoje ciało Ci za to podziękuje, jak zareaguje, jaką swobodę poczujesz w ciele, jak zobaczysz, jak wraca Ci intuicja odnośnie ruchu, bo my ją straciliśmy, dostaliśmy ją jako dzieci. I dzieciom nie trzeba tłumaczyć tego, że mają się bawić ruchem. Natomiast my jako dorośli już musi nam ktoś pokazać techniki, musi nas rozluźnić, żebyśmy mogli poczuć swobodę w ruchu. A i tak nie jest to takie oczywiste. Także weź to sobie do serca. Nie wierz mi na słowo. Przetestuj przez kolejne 30 dni i zobacz, co się wydarzy. Zamykamy temat pozycji i przechodzimy do tematu umiejętności. I tak bardzo pokrótce teraz już omówię, bo nie ma na to czasu. Tak jak z pozycjami, tak samo z umiejętnościami. Dostajemy pewne umiejętności i warto by było je rozwijać, bo jeżeli ich nie rozwijamy, to je tracimy. I jakbym zapytał Was o nasze naturalne umiejętności człowieka, naturalne umiejętności ruchowe, to zapewne każdy z Was na początku powiedziałby, że to jest bieganie, chodzenie. I świetnie. I one są na tyle naturalne, że my nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz, by się tego nauczyć. To przychodzi naturalnie. Inną umiejętnością, która też rozwija się w sposób naturalny, jest koordynacja. I to jest taki element, którego nie widać na pierwszy rzut oka, natomiast widzimy już, gdy są bardziej złożone zadania, czy ktoś jest skoordynowany, czy ktoś ma problemy z tą koordynacją. Natomiast nie wierzcie w taki stereotyp, że jesteście nieskoordynowani i jak już trzeba wykonywać zadania koordynacyjne, to wy się z tym źle czujecie, bo się do tego nie nadajecie, bo tego nie potraficie. Jeżeli nie trenujecie, to oczywiście, że nie będziecie się nadawać. Natomiast każdy z nas może się nauczyć i może zwiększać poziom koordynacji. A koordynacja jest to taki ważny element, którym jeżeli bym Wam je zabrał, bym Wam koordynację,
to po prostu nie jesteśmy w stanie wstać i iść. I zobaczcie, jak to ma istotne znaczenie w kontekście naszego życia. W bardzo wczesnym etapie uczymy się też łapać i rzucać różnego rodzaju przedmioty. I łapanie, rzucanie w połączeniu z koordynacją jest ważną umiejętnością, która sprawia, że rozwijamy nasz układ nerwowy. I ja od pewnego czasu zacząłem patrzeć głębiej na ruch i skupiać się na zadaniach i ruchach, które nie są stricte związane tylko i wyłącznie z tym, że moje ciało ma wyglądać. Bo żyjemy w takim świecie, gdzie świat sportu, świat fitnessu poszedł w tym kierunku, że promuje się i pokazuje, że ruch to jest głównie wygląd. Natomiast dla mnie od pewnego czasu ruch jest czymś więcej i chcę zawsze łączyć to w harmonijny sposób właśnie z umysłem, z energią. I dla mnie ruch dzisiaj jest tym, czym chciałbym, żeby wspomagał mój proces rozwoju, mojego umysłowego rozwoju również. Bo jeżeli ja pracuję nad koordynacją, pracuję nad rytmiką, to ja rozwijam swój układ nerwowy, dzięki czemu mam lepiej myślę, lepiej łączę fakty, myślenie przyczynowo-skutkowe. Mam więcej swobody i więcej odwagi, jeżeli potrafię dać swojemu ciału trochę swobody, na przykład w tańcu. A okazuje się, że to jest dosyć trudne dla naszego społeczeństwa, by oddać się i dać ciału to, czego ono tak naprawdę potrzebuje. A potrzebujemy bardzo często swobodnego ruchu, który zrzuca nas napięcie, zrzuca stres. I jeżeli damy sobie chwilę na to, by potańczyć przed lustrem, powygłupiać się, to zobaczycie, w jaki sposób szybko napięcie z tego ciała znika. Ważną umiejętnością, której nie rozwijamy, właśnie jest rytmika. I osoby, które tańczą, które uczą się nowych kroków, które uczą się nowych ruchów, są po prostu osobami bardziej inteligentnymi. I to już też jest udowodnione przez naukowców. Robione były różne badania. Osoby, które tańczyły, osoby, które nie tańczyły, mierzono ich poziom inteligencji i okazywało się, że te, które uczą się nowych kroków, nowych ruchów, ich mózg funkcjonuje znacznie lepiej. I tutaj jest kolejny przykład na to, że nie chodzi tylko o to w ruchu, żeby ruszać się i budować ciało, i żeby być sprawnym. Ale ta sprawność rozprzestrzenia się też na inne aspekty życia, na nasze codzienne funkcjonowanie. I warto by było spojrzeć na ruch troszeczkę głębiej i szukać czegoś więcej niż tylko zmęczenia, spocenia się i pompowania bicepsów. Na koniec powiem Wam jeszcze o takiej ciekawostce i naszej takiej naturalnej umiejętności, którą powinniśmy rozwijać, i jest nią walka. Umiejętność walki. Dlaczego śmiem nazywać to umiejętnością naturalną? A mianowicie dlatego, że popatrzcie na małe dzieci. Ich nikt nie musi uczyć tego, żeby potrafiły zawalczyć o to, co jest dla nich ważne. Oczywiście każdy ma swoją filozofię i ja też odchodzę od filozofii, w której musimy o coś walczyć, musimy o coś zabiegać, musimy z kimś się zmagać. Natomiast nie chodzę tutaj w ten element. Chodzi o to, że życie pokazuje nam różne sytuacje i różne zdarzenia. I sam fakt tego, że ja potrafię umiejętnie władać swoim ciałem, by obronić siebie i kogoś, daje mi pewnego rodzaju pewność siebie. Ja mogę nigdy nie użyć tego, tych umiejętności, tych technik. Natomiast nie chcę żałować w momencie, gdy zdarzy się sytuacja zagrożenia i będę musiał stawić temu czoła. Więc polecam Wam, żebyście też podnieśli swój poziom umiejętności władania ciałem. Nie musicie stawać się zawodnikami, nie musicie chodzić na zajęcia i chodzić na sparingi i obijać sobie nos. Natomiast warto jest rozwijać umiejętność walki, umiejętność obrony
I tu nie chodzi tylko o ten aspekt walki dwóch osób, tylko wiele elementów, takich jak poczucie ciała, szybkość reakcji, ten element stresu, odwagi. Stajemy się inną osobą w momencie, gdy czujemy wartość tego, co jest w nas. I tych umiejętności jeszcze mógłbym wymienić kilka i wejść głębiej. Natomiast chodzi o to, żeby dać Wam obraz tego, że jesteśmy taką maszyną, którą trzeba cały czas rozwijać. Bo jeżeli jej nie rozwijamy, to po prostu krok po kroku tracimy pewne pozycje, tracimy pewne umiejętności, tracimy intuicję, która jest w nas, która nam podpowiada, że trzeba się ruszać, że trzeba się rozciągać, że trzeba pracować nad elastycznością, podnosić swój poziom energii. To wszystko jest bardzo ważne w kontekście codziennego funkcjonowania jako zdrowa, silna osoba. Mam nadzieję, że ten czas, który przekazuję Wam tą wiedzę, jest dla Was czasem istotnym i wykorzystacie to najlepiej, jak potraficie. Wierzę w to, że podejmiecie wyzwanie i przez następne 30 dni weźmiecie się za przysiad i wiszenie. No i pomyślicie trochę o tych umiejętnościach, o koordynacji. Proponuję spróbować nauczyć się żonglować 3 piłeczkami. Jest to świetna zabawa i doskonale rozwija nasze 2 półkule i świetnie rozwija układ nerwowy. Że będziecie próbować uczyć się nowych ruchów. Może zapiszecie się na 1-2 miesiące na jakąś sztukę walki, gdzie zobaczycie, jak to jest skonfrontować się z człowiekiem. Oczywiście z miłością, nie chcę zrobić nikomu krzywdy, natomiast chcę podnieść swój poziom sprawności. I tego oczywiście Wam życzę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do grupy, za to, że mogę tu wystąpić, za to, że mogę dzielić się z Wami. Zachęcam do ruchu, zachęcam do aktywności. Siedźcie w przysiadzie, wiście na drążku, a zobaczycie, jak Wasze ciało podziękuje Wam za to. Poprzez swobodę, poprzez elastyczność, poprzez brak bólu i napięcia w ciele. Także jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. No i powodzenia, do zobaczenia na kolejnych tego typu wydarzeniach, kolejnych eventach. Trzymajcie się ciepło, przysyłam dużo siły, dużo mocy. Do zobaczenia. Cześć.